Witamy w kolejnym dniu naszych wypraw po Szczecinie. Godzina 16, dosyć nietypowa dla naszych spacerów, ale zobaczymy Szczecin w godzinach popołudniowych dzisiaj. No i możecie Państwo powiedzieć, panie, ale pan już filmowałeś tą pleciugę, po co pan to filmuje jeszcze raz? No, nie filmuję jeszcze raz pleciugi, dlatego że moim celem jest dzisiaj ulica Śląska. O, jaki ten brzydki nam wszedł w kadr śmietnik. O, matko jedyna. No dobrze. No, to jest ulica Śląska. Pójdziemy. Mam nadzieję, że uda nam się dojść do końca ulicą Śląską. Cóż my tu mamy ciekawego dla starych mieszkańców Szczecina, którzy dawno nie byli u nas. Myślę, że to netto będzie ciekawostką, aczkolwiek również tamte osiedle. O, kawałek tamtego osiedla. Oczywiście te domy tutaj były po prawej stronie. Ale ten widoczek jest trochę nowy. Okej, idziemy po ulicy Śląskiej. Jak widać, kamieni sporo. Śląska nie została mocno zniszczona w czasie II wojny światowej. Jedynie jedna część, jeden kwartał został totalnie zniszczony. Znaczy nie, on nie został totalnie zniszczony, ale po prostu wyburzono go. Ale zaraz do tego dojdziemy. Jak się nazywała ulica Śląska przed wojną? To jest pytanie. Więc nazywała się König Albert Strasse. No, teraz zastanawiam się, jak pójść. Raczej pójdę tędy. König Albert Strasse to jest ulica Króla Alberta. Któż to był ten król Albert? No to była postać, myślę, że dla nas Polaków kompletnie enigmatyczna. Ale dla Niemców postać dosyć znaczna. Oczywiście był to arystokrata niemiecki, który wsławił się w zasadzie małżeństwem swoim. A z kim on to się ohajtał? No zaraz się zdziwicie, jak się dowiecie, z kim się ohajtał król Albert. Wtedy jeszcze nie był królem. No a to ohajtał się z niejaką Wiktorią. Już wam coś to mówi? Królową Wiktorią. Czasy wiktoriańskie. Sherlock Holmes. No, na pewno słyszeliście Państwo o takich pisarzach ery wiktoriańskiej jak Charles Dickens, Rudyard Kipling, Henry James, Joseph Conrad, Polak zresztą z pochodzenia, Bernard Shaw, Arthur Conan Doyle. Tak, wielu, wielu znanych, świetnych pisarzy, którzy zrobili absolutnie światową karierę. Królowa Wiktoria jest jedną z najbardziej znanych królowych angielskich. No i czasy naprawdę przeszły do historii jako czasy potęgi Wielkiej Brytanii. Placyk. Nowy placyk, który nosi nazwę ofiar katastrofy. No, jakiej? Smoleńskiej. Ofiar katastrofy smoleńskiej. Nie było go wcześniej. Powstał oczywiście w 2010 roku. Jest to rondo. Mówią, że ronda lepsze od skrzyżowań. O, ale pojechała pani dziwnie. No i dalsza część ulicy Śląskiej to również kamienice, ale tylko po jednej stronie. Druga strona jest zarezerwowana dla szkoły podstawowej numer 64. I cóż w tej szkole się zmieniło? Niewiele się zmieniło od jej wybudowania w samej szkole, natomiast powstało nowe boisko. Naprawdę. Oj, Państwo mi troszkę przeszkodzili, ale
jakoś sobie z tym poradzimy. Pokażemy to boisko jeszcze z innej perspektywy. Nie ma dzieciaków, jest już po 16. No i luty. Także pewnie jeszcze o tej porze roku nie wychodzą grać w piłeczkę. Powoli się zbliżamy do placu Grunwaldzkiego. Ale wrócimy jeszcze raz okiem sobie na tą stronę ulicy Śląskiej. Jest taka ciekawostka. Oczywiście wszyscy na świecie znają te sprawy, ale pojawiło się w Szczecinie sporo ładowarek do samochodów elektrycznych. Nie jest ich dużo, szczerze mówiąc. Jakoś ta technologia nie przyjmuje się zbyt szybko. Też się nie dziwię, bo ma ona pewne wady. Tak, wejdziemy sobie na murek. O, właśnie w ten sposób, tak. Jeszcze raz pokażemy boisko. Stoły ping-pongowe. Obiekt monitorowany, by sobie mieszkańcy zrobili zabezpieczenie, żeby nikt nie stawał. Rzeczywiście tu z parkowaniem jest problem. A my jesteśmy już w okolicach placu Grunwaldzkiego. Zaraz na niego wejdziemy. A zanim wejdziemy, to jeszcze rzut oka tutaj na ten budynek, na parter tego budynku. Przy ulicy Rajskiego. Nie wiem, czy Państwo... Niektórzy z Państwa pewnie pamiętają, tutaj była księgarnia rolnicza oraz fryzjer kiedyś. Jana Pawła II. Kilka odnowionych kamienic. Wygląda to naprawdę bardzo reprezentacyjnie. Zaraz umiejscowimy się w jednym historycznym momencie. Zaraz Państwu powiem, w jakim momencie. Otóż mniej więcej z tego miejsca zrobiono kiedyś zdjęcie. Jest takie zdjęcie na portalu Sedina, na którym widać ruiny właśnie tego kwartału, który został zupełnie wyczyszczony, a na nim zbudowana szkoła 64. Nie mogę niestety Państwu dać linka do tego zdjęcia, gdyż jeszcze jestem zbyt młodym youtuberem i YouTube nie daje mi takiej możliwości. Pewnie tam za miesiąc będzie to możliwe. Także jeżeli sobie wyszukacie, na pewno uda Wam się zobaczyć tamto zdjęcie. Wcale niełatwo je rozpoznać, dlatego właśnie widok, no, w tyle widoku są właśnie kamienice. Po tym murku można to poznać. A tutaj plac Grunwaldzki. Piękny, piękny. Plac Grunwaldzki jest naprawdę piękny. I dalej się ciągnie również ulica Śląska. Nie zmienia nazwy. Po lewej stronie słynna apteka, gdzie wyrabia się alchemiczne mikstury różnego rodzaju. Wyrabiał się również przed wojną, także tutaj tradycja tej apteki została zachowana. A tak mówiąc poważnie, jest to właśnie chyba jedyna apteka, gdzie na pewno się wytwarzało, czy w tej chwili się wytwarza, nie mam pewności, ale wytwarzało się po prostu leki na zamówienie, gdzie farmaceuci mieszali
jakieś różne odczynniki chemiczne, robiąc leki na zamówienie. Po prawej stronie knajpka. Żywopłot przeszkadza, ale mogę trochę unieść kamerę, żeby to pokazać. Nieśmiertelna żabka. Szczecin miastem żabek. Można by było tak powiedzieć. Niestety. Albo na szczęście. Jak to woli. Kamienice niezniszczone w czasie wojny. Również. Wypiekarnia Lady Baker, bezglutenowa. Jak Josephine Baker była kiedyś taka pani. Pewnie paru z was kojarzy. Josephine Baker, tancerka. Śląska tutaj jest jednokierunkowa, ale posiada pas dla rowerzystów. To jest fajne rozwiązanie. Kawałeczek przejdziemy nieprzepisowo, ale będziemy mogli zobaczyć sobie trochę lepsze perspektywy tych całkiem niezłych kamienic. Niektóre odnowione naprawdę są super. Tutaj India House. Przestraszyłem się hulajnogi. To dureń ze mnie, no. Myślałem, że jakiś samochód jedzie, a to hulajnoga. Hinkalnia. O, hinkalnia, no. Mocno ktoś główkował nad nazwą. Restauracja gruzińska. Myślałem, że chińska. Hinkalia. Że dosyć ciasno jest tutaj, jeżeli chodzi o filmowanie. Jak chciałoby się pokazać wszystkie perspektywy ze wszystkich kierunków, to no, trzeba się tutaj trochę napocić. No, zobaczmy, jak świetnie wygląda ta kamienica na rogu. To jest naprawdę klasa. Naprawdę klasa. Przejdziemy sobie przez ulicę. Tutaj też klasa. Kamienica klasa. Przed nami ulica Jagiellońska, która tutaj się niewiele zmieniła, myślę, od czasów pradawnych. Natomiast zmieniła się w tamtą stronę. Tam się zmieniła sporo. Będziemy mieli kiedyś okazję obejrzeć całą ulicę Jagiellońską. A teraz zwróćmy uwagę na różnicę między tymi dwoma budynkami. A tym budynkiem z małymi balkonami, który został postawiony oczywiście po wojnie, i tą kamienicą, która jest przedwojenna. Pewien styl, no nie wiem, ślepy by zobaczył, że jest pewna estetyczna różnica między tymi architekturami. Prawda, jeżeli Szczecin miał wszystkie kamienice takim stylu jak ta tutaj, a zaraz jeszcze zobaczymy więcej ciekawych kamienic, to było to miasto naprawdę przepiękne. Po lewej stronie sklep zielarsko-medyczny. Polecam, duży wybór. Kiedyś sam korzystałem. No właśnie, tutaj po drugiej stronie też naprawdę bardzo, bardzo piękne, klasowe kamienice, których nawet doszło do renowacji tych największych szczegółów, tych pięknych rzeźbień w oknach, nad oknami. Jestem architektem, nie znam tych wszystkich fachowych nazw, ale myślę, że będziecie Państwo w stanie docenić to, co tutaj architektura Szczecina przedstawia.
No, świeci się. Przejdę na drugą stronę, żeby pokazać widok z drugiej. Oj. Zostałby garaż z pewnej części ciała mi zrobiony, gdybym był nieostrożny. No, mamy steakhouse o całkiem frywolnej nazwie Evil. Evil to słowo angielskie, które oznacza zło. No, ciekawy jestem, kto jest klientem takiej knajpy. Mam bym wybierać, to wybrałbym raczej dobro niż zło, no ale to takie nazwy nie są oczywiście prawnie zabronione. Każdy może nazywać knajpę jak chce. Ja na pewno knajpę bym w ten sposób nie nazwał swojej. Gdybym miał, oczywiście nigdy nie będę miał, bo nie mam parcia na kuchnię. A sprzedaż, tygoteria. Myślę, że to już... Macie Państwo pewne pojęcie, jak dzisiaj wygląda ulica Śląska? Ona wyglądała tam 30 lat temu, 25, nawet chyba dużo, dużo gorzej. Te renowacje kamienic naprawdę, naprawdę dużo dały. Że ktoś, kto jest szczecinianinem od urodzenia, tak jak ja, no to może być dumny. W tej chwili mamy skrzyżowanie z ulicą, byłą ulicą Obrońców Stalingradu, ale dzisiaj nazywającą się Edmunda Bałuki. I podejrzewam, że wielu z Was to nazwisko niewiele będzie mówiło. Któż to jest Edmund Bałuka? Tak znany człowiek, którego imieniem nazywa się ulica. I zaraz Wam opowiem tą historię pana Edmunda Bałuki. Niedawno zmarł, chyba w 2015 roku. Jeżeli mówią Państwu coś nazwiska typu Marian Jurczyk, Andrzej Milczanowski, Solidarność, tego typu hasła, to również Edmund Bałuka jest człowiekiem z tej samej gliny ulepionym. Był opozycjonistą. W latach 70. działał ostro w opozycji w Stoczni Szczecińskiej. Był pracownikiem stoczni. No i w 70., chyba trzecim roku uciekł na zachód. Okazuje się, że jego ucieczka na zachód była zorganizowaną akcją SB, bo chcieli się go po prostu pozbyć. W międzyczasie jeszcze o panu Bałuce parę słów powiem. Tutaj mamy Park Andersa. Taki mały parczek, położony dokładnie w centrum miasta. Widać, że ma on taki charakter czysto wypoczynkowy. Położony jest właśnie między tymi starszymi uliczkami, no między uliczkami, tak, ze starszą zabudową. Park bardzo sympatyczny. Kiedyś była tu, o ile pamiętam, gdzieś w okolicach tego parku, znaczy na pewno na terenie tego parku, radiostacja za czasów niemieckich. Jakaś duża wieża taka radiowa była. Pamiętam to ze zdjęć. A teraz jeszcze wracając do pana Edmunda Bałuki, to wrócił on do Polski w 80., na początku lat 80., wtedy, kiedy Solidarność jakby była związkiem zawodowym mającym 10 milionów członków. No ale po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany znowu, znaczy znowu, no znowu nie brał udziału w życiu publicznym. Wypuszczony na mocy amnestii oczywiście. Także człowiek, no, który dosyć prześladowany był. Później znowu wyjechał na zachód, wrócił do Polski w 89. Przeprowadził się do Warszawy i od tego momentu moja wiedza o panu Edmundzie Bałuce jest raczej mizerna. Nie wiem, co porabiał przez taki długi okres czasu. Jeżeli ktoś z Państwa wie, to bardzo chętnie w komentarzach prosiłbym o danie takiej informacji.
Wiem, że zmarł w 2015. Dobrze, to byłoby o panu Edmundzie Pałuce, a my jeszcze podziwiamy perspektywy różnego rodzaju ulicy Śląskiej. No te kamienice na Śląskiej robią rzeczywiście wrażenie. Żegnamy się powoli z parkiem Andersa. Tam w oddali widać kościół Jana Chrzciciela. Wieżę kościoła Jana Chrzciciela widać. Nie, cały kościół nie widać, ale tam wieżę widać. Przypominam, że kościół Jana Chrzciciela był w zasadzie jedynym dużym kościołem katolickim podczas czasów niemieckich, ze względu na to, że religia wyznawana tutaj na tym obszarze przez Niemców był to luteranizm. Ale mieliśmy jeden kościół katolicki i on rzeczywiście jest bardzo piękny w środku. Reszta kościoła oczywiście została przerobiona z kościołów ewangelickich na kościoły katolickie. To nie było aż takie trudne, bo te sprawy liturgiczne były nie aż tak oddalone od siebie. No i tutaj mamy ciekawą, bo Śląska tutaj idzie w prawo, prawda? Bo w lewo idzie ulica Więckowskiego. Więckowskiego tam aż do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. A tutaj kończy się Śląska i zwróćmy uwagę na tą panoramę, która po obu stronach stare kamienice, a zwieńczeniem ulicy jest Mrówkowiec socjalistyczny. Nie wygląda to aż tak źle, bym powiedział, tak? To po prostu zderzenie epok. A my przejdziemy sobie do końca. No, jak nam psy nie rozjadą. Dobra, marsz. Idziemy sobie do końca. Może nawet troszeczkę pospacerujemy tą ulicą. I na koniec ciekawostka będzie. Ponieważ ulica Śląska, czyli Königsalbertstraße, kiedyś dochodziła do Alei Wojska Polskiego, czyli Falkenwalde Allee. Dzisiaj nie dochodzi ze względu na ten mrówkowiec, który tutaj sobie stoi. No ale jest taka przelotka i właśnie my tą przelotką przejdziemy i pokażę Państwu, jak wygląda widok na Wojska Polskiego. To jest taki z zaskoczenia taki widok. No, dużą oczywiście piękną ulicę Wojska Polskiego, która była poddana renowacji. Oddana chyba w tym roku. Przepraszam, nie w tym, no w tamtym roku. 2023. O, to jest ta przelotka. Tutaj jeszcze rzut oka. No tutaj trochę gorzej to wygląda, tak? Ale aż tak źle nie jest. Oj. No i wychodzimy na odnowioną Wojska Polskiego. Proszę, ławeczki, klomby. Szok dla starych Szczecinian, którzy nie byli dawno. To jest szok tutaj, tak? O. Pięknie. No i na sam koniec perspektywki dwie. Tak, Wojska Polskiego. I w drugą stronę również Wojska Polskiego z widokiem na kościół garnizonowy. Tak, trzy kościoły, trzy duże kościoły to są, tak? Ten garnizonowy chyba jest nieczynny w tej chwili. Okej, dzięki za miły spacer i wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Do następnego razu.